Witam Was na moim kanale. Tutaj Benchy z GTA 3. Dzisiaj będzie informacja o aktualizacji, która wyszła wczoraj, 31 maja wyszła. No i chciałem Wam pokazać, co tam zostało dodane. Ja powiem, że jestem w szoku. Dodali pieniądze, dodali pracę, dodali kupno tego pick-upa, dlatego go tu nie mam. Sorry, i ten. Muszę. Ogólnie zacząłem od nowa trochę, no bo nie wiem, taka dziwna sytuacja się stała, że no tak jakby wyszedłem z gry i nie było mojego save'a. Ale dobra, to jest najmniejszy problem, bo i sobie wszystko odrobiłem. Można ogólnie już dawać rzeczy do aut, to jest fajne. Patrzcie się, jest taki fajny system położenia rzeczy, tak jak w pick-upie dokładnie, nie? Że możemy sobie obrócić i dajmy tu sobie położyć. Tak kulturalnie, o. Okej. Ja to biorę, bo oczywiście ja muszę mieć syf w aucie. Cyk. Dodali nowy dźwięk otwierania drzwi, przez otwierania i zamykania, przysłuchajcie się. To jest tylko dźwięk otwierania drzwi, bo klapa już się i maska otwiera tak jak było. Według mnie bardzo dobrze to jest zrobione. Okej. Ale tak. Wsiadam do auta i wam muszę coś pokazać. Wyjąłem sobie tylną kanapę, bo na razie tym samochodem przewożę rzeczy w pracy. Jak widzicie, mam już tyle kasy. I myślę, że w następnym odcinku będzie kupno tego pick-upa. W ogóle ja tak rzadko trochę mówię na filmach, to sorry. No. Cofniemy pojazd. I z góry mówię przepraszam za lagi, ale moja nagrywarka się coś gryzie z tą grą. Okej. W sklepie nic nie ma. Twórca pisał, ale nic nie ma w sklepie. Chyba, że to potem dopiero dodam. Tu jest praca. Taki warehouse jak w pick-upie. Moje koło zapasowe. Znaczy mój syf, ja muszę mieć syf w aucie, pamiętajcie. Okej. Wszystko fajnie tu jest zrobione. Ogólnie powiem, że gra no trochę pozamiatała, no bo pick-up teraz jest w złej sytuacji przez to. Bo ja, ale radi. Aha! Co się stało? Kankel. Aha, dobra, bo ja nie oddałem tam jakiejś paczki. Tutaj mamy telewizor, ale ja go nie biorę, bo mi się ledwie zmieścił. Tam tylko na tylną kanapę wszedł. Ale okej, wezmę, dajmy jakieś. Nie wiem. Nie wiem, bo to jest raczej duże też. Nie wezmę, nie chcę koli, ja po prostu nie wezmę kole, żeby wam to pokazać. Nie wiem skąd mi się wzięła reklama. Ale chyba i nie będę wycinał, ale jeśli ją już wyciąłem, no to widzowie była reklama. Jeśli bym to zrobił. Okej, i tu zabieramy sobie z magazynu takiego kole. Czy co to jest? Kolor podobny, ale tankowanie na razie jakby nie działa w tej grze, bo jest chyba w fazie rozwoju. Okej. Ja wszystko najbardziej daję na tym siedzenia, znaczy tam gdzie powinny być siedzenia. I można jechać. Cyk. No i to tyle w tym momencie. Dojeżdżamy do miejsca, odkładamy tam rzecz i dostajemy pieniądze.
Pokażę wam jeszcze pick-upa i ten komis samochodowy, co to. Jakby coś, to pick-upa się chyba da dalej rozłożyć, lecz najpierw trzeba go kupić. Już nie ma pick-upa koło tego drugiego domu. Tu jest. On jest za 7500. Według mnie mała cena, bo tu się dużo zarobię. Czekaj, aha! Aha, to nie jest 7500. Dobra, źle zauważyłem. Albo nie wiem. Jak na razie w aucie się nie da jakby otwierać nic. Wygląda na to, jakby się dało otwierać schowek. Ale nie wiem. No i nie się nie da nic na razie. Trzeba go kupić. Bój. Twórca zrobił takie coś, że można sobie wyłączyć reklamy w menu, kupując tam chyba za 2 złote coś. Znaczy płacąc, nie? Wtedy nie ma reklam, podobno. I tak go szanuję, że tej gry nie zrobił płatnej, tak wam powiem. Bo taka, na przykład, za przeproszeniem, że tak powiem, ale no jednak powiem to trochę ładniejszym języku, ale słaba gra, w jednym słowie, słaba gra, która nazywa się The Long Drive Long Road Game Trip. Ja wiem, The Long Drive to jest taka fajna gra na komputer, wszystko fajnie, ale ktoś zrobił podróbę i na Androida i ona wyszła fatalnie. I to grałem nawet czasami. Ale już nie. Nie dość, że tam jest bug na bugu ułożony, dosłownie. To jeszcze w dodatku grafika jest jak z CSa 1.6, gorsza nawet. Plus w ogóle ta gra chyba nie ma nic styczności z The Long Drive'em. I są powstawiane fałszywe zdjęcia. A wiecie, co jest najlepsze? Gra kosztuje 14 zł. Za okrągleniu chyba do 15. I powiedzcie za co. Grę, którą aktualnie gram, jest gra, która warta była zapłacenia nawet tych 2 zł w tym menu głównym. Tak samo jak pick-up. Pick-up też był warto zapłacony, ale twórcy są tacy fajni i zrobili to za darmo, nie? Tylko za to mamy trochę reklam. I teraz sobie to tu położymy, jakoś tak liczę jakby. No i za chwilę nam kasa wpadnie. O, już mamy 4911 zł. Znaczy dolarów, czy tam czego, ja nie wiem. No dobra, to by było tyle. Mi się aktualizacja bardzo podoba. Napiszcie w komentarzu, co o niej sądzicie. Według mnie jest kozak. I czekam na więcej. Elo, do następnego odcinka.